Panie Boże, żyjemy w czasie nieustannej walki dobra ze złem. Ty jesteś tym, który zwycięża mocą Chrystusa, mocą Jego Słowa. On jest Słowem zwycięskim. Panie Boże, spraw, udziel nam swego Ducha, abyśmy stanęli przy Chrystusie w walce o dobro, o zwycięstwo prawdy. Spraw to, Panie, który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków, Amen. Matko uczniów Chrystusa, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najpierw takie małe ogłoszenie w związku z tym naszym kalendarzem. Dzisiaj mamy kolejny odcinek. Spotykamy się za tydzień pierwszego. 8 nie ma i 15 mamy ostatni odcinek Apokalipsy. Czyli 15 będziemy rozważać już epilog, koniec. Będziemy śpiewać Alleluja, tak? Bo już wchodzimy w ten tekst, który nawołuje do wychwalania Boga, bo przejdziemy do niebieskiej Jeruzalem, no i potem będzie zakończenie i będziemy wołać: przyjdź Panie Jezu. No i z tym wołaniem zamkniemy Apokalipsę. Przyjdź Panie Jezu. A On przychodzi nieustannie, codziennie. Trzeba tylko rozpoznawać Jego przyjścia, a w końcu przyjdzie po raz ostatni w naszym życiu, a jak dożyjemy końca świata, to może jako żywi będziemy, jak Paweł powie w liście do Tesaloniczan, przeniesieni na obłoki. Przechodzimy do kolejnego fragmentu z Apokalipsy. To są wizje kolejne, bardzo ciekawe wizje. One dotyczą ostatecznej zagłady zła. Do tej pory śledziliśmy tę walkę dobra ze złem. Oczywiście za tym złem stoi szatan, który się oczywiście posługuje bestiami, tak? No i tymi wszystkimi, którzy z nimi współpracują. Ale przychodzimy do tego momentu w Apokalipsie, który zapowiada koniec tego zła. Nie będzie go już więcej. Zobaczmy więc w tym tekście, jak to Jan pokazuje nam ten koniec, który dotyczył będzie oczywiście smoka, bestii jednej, drugiej i tych wszystkich, którzy współpracują ze złem. To jest tekst od rozdziału 19, werset 11 do rozdziału 20, werset 15. To jest długi fragment tekstu, ale ja go potraktuję tak, powiedzmy, ogólnie. Będzie może czas na koniec na jakieś pytania. Ja podprowadzę pod ewentualną dyskusję czy rozmowę. Ale popatrzmy dokładnie, z czego składa się ten fragment. Można by go zatytułować Ostateczna zagłada zła. Jeżeli jesteśmy świadkami zła, które się dzieje, doświadczamy tego zła w swoim życiu i wokół nas, w świecie, a jest go bardzo, bardzo wiele, no to może się rodzić pokusa, że to już nie ma wyjścia, to już koniec świata, to już to zło chyba nigdy nie zostanie pokonane. Niestety Apokalipsa pokazuje, że przyjdzie koniec. Zło nie ma ostatniego słowa w życiu indywidualnym człowieka, w życiu społeczeństw i w życiu całej ludzkości. Rozpoczyna ten fragment wizja Chrystusa zwycięskiego słowa. Jest to bardzo piękna wizja, to są wersety 11 do wersetu 16. Chrystus pojawia się w otwartym niebie. Mamy wizję otwartego nieba i w tym niebie jawi się jeździec na białym koniu. Oczywiście kolor biały pokazuje nieśmiertelność, transcendencję, więc ten jeździec na tym białym koniu to jest, nie ulega wątpliwości, Jezus Chrystus. Popatrzmy, jak on jest tytułowany. Najpierw określany jest jako wierny i prawdziwy. Wierny, prawdziwy, czyli przynosi ostateczną, niezawodną prawdę. Jedynie On jest wierny, On jest prawdziwy. Czyli nie łudźmy się, że ktoś tam, który, no powiedzmy, ogłasza się jakimś tam prawodawcą, zna wszystko. Nie, Jezus jest prawdą jedyną, ostateczną. I przychodzi jako prawda, która sądzi. I oczywiście kieruje się w tym sądzie boskim, królewskim autorytetem.
Oczy jego jak płomień ognia, na głowie jego wiele diademów. Imię ma takie, którego nikt nie zna, tylko on sam, a nazwano go Słowem Boga. To jest drugie imię, Słowo Boga. Czyli Jezus pojawia się jako ten, który wchodzi na arenę, nazwijmy to dziejów, jako zwycięskie słowo. To słowo zwycięża i to zwyciężanie tego słowa pokazane jest przez metaforę miecza, który wychodzi z jego ust. Werset 15. Z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. Tu nie chodzi o miecz w sensie dosłownym, tylko miecz słowa. Czyli Chrystus walczy ze złem, nie orężem, nie jakąś wojną, tylko walczy słowem, bo on jest prawdą, on jest wierny i prawdziwy, jedynie on. Czyli jego objawienie, jego Ewangelia jest słowem, które zwycięża, które wydaje się, że Ewangelia przegrywa. Nie, to jest błędne rozumowanie. Jezus walczy słowem, które zwycięża. Ale patrzcie, obok tego jeźdźca na białym koniu, którym jest Jezus, zwycięskie słowo, pojawia się wojsko. Werset 14. Wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. Kim jest to wojsko? Egzegeci się zastanawiają, najprawdopodobniej chodzi o męczenników, tych, którzy zwyciężyli i są u Boga i w otoczeniu właśnie Chrystusa, zwycięskiego słowa, przyczyniają się do tego, żeby prawda zwyciężała. Oni są właśnie przy nim, męczennicy, orszak męczenników. Na końcu pojawia się jeszcze tytuł trzeci Chrystusa, Król Królów, Pan Panujących. Biblia Tysiąclecia ten tytuł nie drukuje dużymi literami. To imię wypisane jest na szacie i na biodrze tego jeźdźca. Czyli jest jakby na biodrze, na szacie, to oznacza, że jest jakby sztandarem. Sztandarem. Ten jeździec na tym białym koniu na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów, Pan Panujących. To imię wskazuje na jego ostateczne wywyższenie i on właśnie na tym białym koniu, zwycięskie słowo, jest, można by tak powiedzieć, sztandarem dla całego stworzenia. Wszyscy mają się gromadzić. Jeżeli to jest sztandar, przy sztandarze się gromadzimy wokół sztandaru. Po co? Żeby razem z tym jeźdźcem, zwycięskim słowie, mieć udział w tej walce. Ale walczymy razem z nim czym? Nie mieczem, tylko słowem. On jest słowem zwycięskim. I ci wszyscy, którzy są przy nim, na białych koniach, właśnie ci męczennicy, zwyciężcy, oni uczestniczą w tej walce. I to jest pierwsza wizja. Wizja, można by tak powiedzieć, wstępna. I po prezentacji tegoż Chrystusa, zwycięskiego słowa, następuje teraz taka ogólna, powiedziałbym, uprzedzająca wizja całkowitej klęski wrogów. Boga, wrogów Chrystusa, tych wszystkich, którzy służyli siłom zła. I ta wizja, ona jest przedstawiana poprzez taki obraz niesamowity, drastyczny, poprzez obraz uczty, której głównym daniem są trupy pokonanych wrogów Boga. Bardzo taka trudna wizja, bo anioł stojący w słońcu, czyli mający kontakt z Bogiem, z niebem, woła ptaki lecące przez środek nieba, żeby właśnie wzięły udział w tej uczcie. To jest symbol po prostu klęski tych wrogów, których trupy są pokarmem dla ptaków, dla tych, którzy żywią się takim mięsem właśnie, padliną po prostu. Czyli to jest ta wizja końca tych wszystkich, którzy stoją po stronie zła. Ich końcem jest co? Jest klęska, jest śmierć. To jest ta krótka wizja wprowadzająca. I potem mamy kolejną wizję, w której już Jan pokazuje konkretną rozprawę Chrystusa z bestiami.
To są wersety od 19 do końca rozdziału, do wersetu 21. Myśmy te bestie już oglądali, 13 rozdział. Pierwsza bestia jest symbolem potęgi bezbożnej. Druga bestia, albo fałszywy prorok inaczej, to jest propaganda tej pierwszej bestii. I oczywiście te bestie robią wszystko, one są na usługach smoka, żeby skoptować ludzi do walki z Bogiem, żeby stanąć po stronie nie Boga, tylko po stronie smoka, po stronie szatana. Jaki jest finał tych bestii? Po kolei, oczywiście miejscem dla tych bestii jest ogniste jezioro płonącej siarki. Pochwycono bestię. Wcześniej ją widzi autor Apokalipsy. Ujrzałem bestię i wojska ich, tych królów ziemskich, którzy kolaborują z bestią, którzy służą bestii. Zebrano ich po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu, właśnie z Chrystusem, zwycięskim słowem. I autor nie opisuje tej walki, tylko pisze o skutku tej walki. Jaki to skutek? Pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka. Ten fałszywy prorok to ta druga bestia. Propaganda bestii pierwszej. A propaganda co robi? Ażeby ludzie kłaniali się bestii, a bestia służy smokowi. Taka jest kolejność, prawda? I oboje żywcem zostali wrzuceni do ognistego jeziora gorejącego siarką. Ten obraz w Apokalipsie, no dzisiaj nawet i teolodzy rzadko z ambony mówią o piekle, o potępieniu, no to jest obraz Apokalipsy, który mówi o tym miejscu, miejscu wiecznej kary, miejscu, które no, jest miejscem dla tych, którzy kolaborują także z bestią jedną, drugą, ze złem, z szatanem. Ciekawa rzecz, popatrzcie, że oni żywcem zostają wrzuceni, te dwie bestie, a to miejsce, w które zostają wrzuceni, czyli ten ogień, to jezioro gorejące siarką, jest bez życia. Czyli żywcem zostają wrzuceni do miejsca bez życia. Nie ma perspektyw w tym miejscu. Żywcem, prawda? To jest straszna kara. Oczywiście wraz z tymi bestiami, inni zabici mieczem siedzącego na koniu, który wyszedł z jego ust, także tam się znaleźli, tak? A więc bestie. Jaki jest ich finał? Jezioro gorejące ogniem i siarką, czyli wieczne potępienie, kara wieczna, perspektywa bez życia. Nie unicestwienie, ale tutaj chodzi, bo oni żywcem są wrzuceni, czyli będą żyć, ale w tym miejscu bez Boga po prostu. Bez Boga, a gdzie nie ma Boga, nie ma życia. A to już jest na wieczność, to już jest na wieczność. I teraz od 20 rozdziału, popatrzcie, mamy taki sznureczek tych ofiar walki ze złem, jaką toczy zwycięskie słowo. Bestia jedna i druga już są w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. Teraz przychodzi kolej na smoka, na szatana. Przychodzi kolej na ostateczną jego rozprawę. Najpierw, zanim do niej dojdzie, w tej wizji pierwszej rozdziału 20, wprowadzającej, mowa jest o poddaniu szatana, smoka pod kontrolę. Pod kontrolę. Chodzi o pozbawienie go mocy na 1000 lat. Bardzo ciekawa wizja. O co chodzi w tej wizji? Otóż anioł wstępuje, popatrzcie, rozdział 20, werset 1, wstępuje z nieba, ma klucz. Klucz do czeluści. Oczywiście czeluść, miejsce przebywania złych duchów. Wielki łańcuch pochwycił smoka, on tutaj jest dodatkowo jeszcze określony jako wąż starodawny, diabeł, szatan, związał go na 1000 lat, wtrącił do czeluści, zamknął, pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni. Ta liczba 1000 lat w Apokalipsie to jest liczba symboliczna, ona odnosi się do czasu istnienia działalności Kościoła na ziemi. Czyli jest to liczba nie jakaś realna,
Tysiąc lat by już się dawno skończyło. Oczywiście są tacy, którzy dosłownie rozumią ten tekst i mówią o tak zwanym milenaryzmie. To już by dawno było po Kościele, bo już żyjemy w 2024 roku. Więc jest to, nie ulega wątpliwości, liczba symboliczna, ale ona określa długość istnienia Kościoła na ziemi. 1000 lat. I w czasie istnienia Kościoła na ziemi, dzięki właśnie Chrystusowi, zwycięskiemu Słowu, ta moc szatana, smoka, jest ograniczona. Czyli on nie może szaleć, no bo te moce zbawcze Jezusa, Jego Słowa działają. Ale to się skończy kiedyś. 1000 lat upłynie i przyjdzie czas na rozprawę z szatanem. Autor jeszcze podpowiada taką ciekawą rzecz, że zanim dojdzie do tej ostatecznej rozprawy, przed końcem 1000 lat, popatrzcie, końcówka wersetu 3, na krótki czas będzie uwolniony. Czyli jest tutaj zapowiedź tego, co Paweł mówi o człowieku zatracenia, o tym działaniu szatana tak mocnym, że wydawać by się mogło, że on zwycięża. To będzie pod koniec już istnienia Kościoła. Czas przed paruzją Chrystusa. Szatan na końcu, oczywiście za wolą Pana Boga, zostanie jakby uwolniony na krótko. Po co? Żeby pokazał swoją moc. I wtedy będą się dokonywać straszne rzeczy przed końcem świata. O tym oczywiście mówi także i Paweł w liście 2 do Tesaloniczan. No powiedzmy, przyjdzie czas jakiejś ostatecznej próby. Oczywiście to dopuści Pan Bóg. Po co? Żeby no, wypróbować wiarę wierzących. Żeby no właśnie ta wiara mogła dojrzeć do końca, prawda? Czyli nie wiemy, kiedy to się stanie. Jeżeli obserwujemy różne tragiczne wydarzenia, ktoś mówi, a to już koniec świata, bo takie rzeczy się dzieją. Nie wiemy, może przyjdą jeszcze gorsze. W każdym razie ten szatan przed końcem istnienia Kościoła, on jeszcze pokaże swoje kły, swoją moc, zaatakuje. Zanim jednak dojdzie do ostatecznej z nim rozprawy, następuje kolejna taka pośrednia wizja. Autor Apokalipsy często zmienia scenę, zapowiada powiedzmy coś, a nagle wraca do teraźniejszości, prawda? I teraz mamy taką wizję pośrednią, która ukazuje Chrystusa, królowania Chrystusa i jego męczenników na ziemi. Prowadza tę wizję bliżej nieokreślony sąd. Popatrzcie, rozdział 20, werset 4. Ujrzałem trony. Na nich zasiedli sędziowie, dano im władzę sądzenia, czyli taka wizja wstępna nieokreślonego sądu, ona podkreśla, że przywróceni życiu są godni z Chrystusem królować i sądzić. Jacy to są przywróceni życiu? Dusze ściętych dla świadectwa i dla Słowa Bożego i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi, nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Proszę, to są ci, którzy ożyli. Czyli zanim przyjdzie koniec, zanim przyjdzie rozprawa z szatanem ostateczna, to w czasie tego tysiącletniego istnienia Kościoła na ziemi dokonuje się już co? No właśnie zwyciężanie szatana. I udział w tym zwycięstwie Chrystusa, które dokonuje się, mają męczennicy, dusze ściętych dla świadectwa Jezusa oraz wyznawcy, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi, ożyli oni. Co znaczy ożyli? Jak to ożyli? Przecież umarli. Męczennicy, wyznawcy dali świadectwo. Oczywiście oni są już po tamtej stronie. Jak to ożyli? Właśnie ożyli. Autor nazywa to pierwszym zmartwychwstaniem. Czyli chodzi o duchowe zmartwychwstanie. Oni ożyli, 1000 lat królowali z Chrystusem. Czyli przez te 1000 lat zwycięskie słowo zwycięża, prawda? I w tym zwycięstwie Chrystusa mają udział ci właśnie męczennicy i świadkowie wiary. Oni zwyciężyli i teraz królują z Chrystusem. Gdzie są? W niebie. Tak, ale tutaj na ziemi
oddziaływują na ziemię, czyli mają wpływ na to, co się dzieje na ziemi. No bo Chrystus zwyciężył. On zwycięża, przecież go nie widzimy na białym koniu, żeby jeździł po Przemyślu. On zwycięża jako zmartwychwstały, mocą swego słowa. I właśnie w tym zwycięstwie mają udział ci męczennicy. Tutaj autor wkleja błogosławieństwo, bardzo piękne, piąte błogosławieństwo Apokalipsy. Błogosławiony w liczbie pojedynczej, ale dotyczy wszystkich męczenników, wyznawców. Błogosławiony święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Czyli zanim zmartwychwstaniemy cieleśnie, jeżeli dajemy świadectwo Chrystusowi, Bogu, jesteśmy przy Nim, no to zwyciężamy i jesteśmy już zmartwychwstali w tym pierwszym zmartwychwstaniu w sensie duchowym i mamy wpływ na to, co się dzieje tutaj na ziemi. Nad nimi nie ma władzy śmierć druga. Co to znaczy śmierć druga? Pierwsza śmierć to jest ta fizyczna, natomiast druga śmierć to jest ta śmierć wieczna po sądzie, prawda? To jest ta druga śmierć. Ci zwycięzcy są od tego pewni życia. Śmierć druga nad nimi nie ma władzy. Będą kapłanami Boga i Chrystusa, będą z Nim królować na wiek, 1000 lat. Czyli oni mają udział w królowaniu Chrystusa, w Jego panowaniu, w Jego walce zwycięskiej. I dopiero teraz, po tej wizji, która dotyczy no właśnie dalej tej sytuacji tutaj na ziemi, która się dokonuje, ale na którą mają wpływ właśnie ci męczennicy i święci, teraz dopiero przychodzi kolej na osądzenie smoka. Jest to fragment w rozdział 20, werset 7 do wersetu 10. Do wersetu 10. To jest ten tekst, zanim dojdzie do unicestwienia, można tak powiedzieć, smoka, szatana, to jest najpierw ukazany ostatni jego atak. To są te wersety 7 do 10. Na czym on polega? Korzystając z tych możliwości, jakie zostały mu dane, bo na krótko zostaje uwolniony przed końcem 1000 lat, gdy dobiegnie końca 1000 lat z więzienia swego, szatan zostanie zwolniony. I co będzie teraz robił? A, no właśnie, mobilizuje wszystkie siły do tego, żeby wystąpić do ostatecznej walki z Bogiem i Jego wyznawcami. Wyjdzie omamić narody. Oczywiście tutaj te narody i te wrogie siły przeciwne Bogu, przeciwne Chrystusowi, one są tutaj określone symbolami wziętymi z księgi Ezechiela, Goga, Magoga, z czterech krańców ziemi. To jest takie symboliczne określenie tych wrogów Boga, wzięte z księgi proroka Ezechiela. Konfrontacja czym się zakończy? Zakończy się doszczętną zagładą napastników, a ich mocodawca, czyli szatan, gdzie się znajdzie? W piekle. Diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia, fałszywy prorok i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Proszę. To jest finał. Tak jak bestia pierwsza, druga znalazły się w tym jeziorze gorejącym ogniem, siarką, tak tam znajdzie się ich mocodawca, czyli smok, szatan. I teraz co następuje? Ostatnia wizja, ostatni akord tej walki zwycięskiej słowa. Przychodzi kolej na sąd. Najpierw jest ukazana wizja zasiadającego na tronie Boga Ojca. Zwróćcie uwagę, znowu mamy biały tron, niebo, transcendencja, zasiadający, od którego uciekły ziemia i niebo. Jak to uciekły ziemia i niebo? Co to znaczy? Nie ma już miejsca dla aktualnej ziemi i nieba, dla aktualnego wszechświata. Czyli co, on zostanie zlikwidowany, zniszczony? Nie. Musi być nowe środowisko dla ludzi zbawionych po zmartwychwstaniu. Jeżeli zmartwychwstaniemy, nie możemy żyć w świecie takim materialnym, jaki nas otacza. Czyli to niebo i ziemia znikną.
zostaną przemienione w nowe niebo, nową ziemię. Jak ona będzie wyglądać? Nie wiemy. Zobaczymy to za tydzień, bo wejdziemy właśnie w ten opis tego nowego nieba, nowej ziemi. Ale chodzi o nową rzeczywistość. Nową rzeczywistość. Ona będzie mieć inny kształt, jak ten materialny świat. Stąd autor mówi, że to niebo i ziemia uciekły sprzed tronu zasiadającego na nim Boga. Miejsca dla nich nie znaleziono. Nie ma miejsca dla nich. Nie ma. Przeminęło wszystko. Przyjdzie nowe niebo, nowa ziemia. I co widzi autor? I teraz dochodzi, bo świat materialny się kończy. Czas na nowy świat, nowe niebo, nową ziemię. I teraz autor widzi umarłych, którzy powstają. Mamy opis powszechnego zmartwychwstania. Zwróćcie uwagę, wszyscy zmartwychwstają, wielcy i mali, stoją przed tronem i teraz przychodzi do sądu. Oczywiście każdy będzie osądzony według tego, co jest zapisane w jego księdze, bo tutaj mamy znowu obraz księgi, każdy ma swoją księgę, tak? Osądzono zmarłych, werset 12, z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. Czyli każdy jest osądzony według tego, co uczynił, co jest zapisane w tej jego księdze życia. Oczywiście w tej księdze życia wpisani są ci, którzy przeznaczeni są do życia wiecznego. I owszem, każdy będzie osądzony, i dobry, i zły, i na zbawienie, i na potępienie, ale ci będą zbawieni na wieki, których imiona będą wpisane w księdze życia. I ostatnim akordem będzie koniec śmierci i otchłani. Jako ostatni wróg zostaje pokonana śmierć. Morze wydało zmarłych, śmierć i otchłań wydały zmarłych. Każdy został osądzony według swoich czynów. Każdy, nikt się nie uchroni przed sądem, nikt. Ktoś powie, ktoś sobie bimba, żyje byle jak i nie przejmuje się. Nie, staniesz na sądzie, bratku. Będziesz osądzony ze swoich czynów. Jeżeli będziesz wpisany w księdze życia, ocalejesz. Jeżeli nie, to czeka cię co? Jezioro gorejące ogniem i siarką. No właśnie, ta śmierć i otchłań zostają wrzucone do jeziora ognia. Jeśli ktoś nie znalazł się zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Patrzcie, taki jest finał tej walki dobra ze złem. Jakieś wnioski końcowe, żeby może mamy jeszcze 10 minut. Ja bym podpowiedział trzy możliwe jakieś refleksje w oparciu o ten cały tekst, który tak krótko przedstawiłem. Pierwsza rzecz. W kontekście panoszącego się zła, nadzieją dla nas jest zapowiedź dana przez Boga pokonania wszystkich sił zła. Czyli zło szczególnie daje znać, dzisiaj widzimy, da jeszcze większy znak o sobie pod koniec dziejów Kościoła. Nie wiemy, kiedy on będzie. Przed paruzją na pewno Chrystusa. Czyli pamiętać trzeba w tej walce, którą obserwujemy. Otwieramy radio, patrzymy w telewizor, dzieją się cuda, dziwy. No zresztą media to rozdmuchują. I zawsze trzeba zachować pewien dystans. Zło nie ma ostatniego słowa do powiedzenia. Nawet jeżeli jest tragiczne, dramatyczne, dotyka wielu ludzi niesłusznie, cierpi wiele ludzi. No to zło, ktoś powie, koniec świata. No nie wiemy. Ale pamiętajmy, że zło nie ma ostatniego słowa do powiedzenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W czasie Kościoła, to tysiącletnie królestwo, tej walce ze złem przewodzi Chrystus. Przewodzi Chrystus. Zwycięskie słowo. Czyli mamy z Nim wyruszać do walki. Ale i tu znowu jest ważną rzeczą, czym walczyć? No prawdą, Słowem Bożym. Nie na jakieś, powiedzmy, dyskusje, jakieś popychanki, łajania, ty nie masz racji. Trzeba głosić prawdę, taką jaką jest, bez względu na to, czy ktoś przyjmie, czy nie przyjmie, bo ta prawda będzie go jakoś od wewnątrz mobilizować, da mu do myślenia, a może no właśnie przyczyni się do nawrócenia.
Czyli mamy zwyciężać z Chrystusem. Czym? Mocą Jego słowa. Jego łaski, dodałbym, jeżeli korzystamy z sakramentów, czyli Eucharystii, sakramentu pokuty. Prawda? Nadzieją są dla nas także, to jest ważne, tutaj wybrzmiało, męczennicy i świadkowie Chrystusa, którzy już cieszą się pierwszym zmartwychwstaniem. Stąd ten kult świętych, męczenników, jest bardzo ważny. Bo dlatego oni już królują z Chrystusem i oni mają wpływ na to, co się dzieje tutaj. Czyli oni mogą nam pomóc w czym? No właśnie w tym zmaganiu się ze złem. I jeszcze trzecia podpowiedź. Wszystkich czeka zmartwychwstanie. Wszystkich. Ktoś powie, a to on, ja nie wierzę w Pana Boga, nie wierzę w zmartwychwstanie. No nie wiesz. Okaże się, jak staniesz przed Bogiem na sądzie, że jednak Bóg jest. I po zmartwychwstaniu czeka sąd. Stąd należy jak żyć? Odpowiedzialnie, odpowiedzialnie. Bo ta księga z tych czynów, każdy ma licznik, każdy ma swoją księgę, otworzą. No i niektórzy egzegeci mówią, że to będzie publiczne, wszystko jawne. Jawne wszystko, prawda? No nie wiem do końca, tak, to przejmuje trwogą, prawda? To jest wezwanie do tego, żeby żyć odpowiedzialnie, aby potwierdzać także ten wpis w Księgę Życia. A my jesteśmy wpisani w jaki sposób? Przez chrzest w Księgę Życia. Czyli ten wpis w Księdze Życia, on jest gwarantem życia, nawet jeżeli przyjdzie przejść przez czyściec, czy przez jakieś oczyszczenie, prawda? No bo nikt nie jest bez grzechu. Czyli ten sąd szczegółowy dotyczący każdego, on, jeżeli jest na nasze imię wpisane jest w Księdze Życia, to będzie na naszą korzyść. Teologia mówi o czyśćcu, czyli miejscu oczyszczenia się, żeby wejść ostatecznie, no właśnie, do chwały wiecznej. Nikt więc nie uniknie zasłużonej kary. Jak powiedziałem, teolodzy nawet uciekają od kary wiecznej, nie chcą mówić o piekle. No, to jezioro gorejące ogniem i siarką jest tutaj bardzo wymownym symbolem i trudno go inaczej interpretować, jak to miejsce, no właśnie, potępienia bez Boga, w którym nie ma perspektyw życia. Nikt też nie utraci nagrody. Jeżeli stajemy po stronie Chrystusa, walczymy, to tak jak ci męczennicy, świadkowie są już po tamtej stronie, my jesteśmy w drodze, czyli jakby, no powiedzmy, dołączamy do tych, którzy już zwyciężyli. Ale mamy zwyciężać. Apokalipsa jest księgą, która odsłania coś, ale nie do końca. Ona każe, powiedzmy, medytować, obcować dłużej ze Słowem, otwierać się na Niego. Może trzeba by zaglądać do innych kontekstów też, żeby to wyjaśnić. Ale nie ulega wątpliwości, że będziemy sądzeni z uczynków. I jeżeli one są właśnie w duchu miłości Boga, bliźniego, przykazanie to pierwsze, najważniejsze, no to automatycznie jesteśmy wpisani w Księgę Życia. Prawda? Automatycznie jakby. Z tym, że to, co powiedziałem, ta księga metryk, to jest zewnętrzne tylko coś, ale to się dokonało w chrzcie, bo chrzczono dorosłych i ten ochrzczony dorosły, on już wybrał miłość Boga, wybrał Boga, postawił na pierwszym miejscu Chrystusa, w związku z tym jakby wpisał się już, a potem musi to potwierdzać do życia. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was, pozostanie na zawsze z Bogiem. Za tydzień się spotkamy.